tego sanktuarium już w piątek. Możemy tam nawiedzić również kaplicę adoracji Najświętszego Sakramentu. Jest ona cały dzień w ciszy i koniecznie kaplicę pamięci. Kaplica pamięci męczenników Polski. Przy i w arenie będzie można także coś małego, ciepłego zjeść czy się napić. Chyba wszystko będzie kosztowało 5 zł, jeżeli dobrze pamiętam, że taki zestaw do zjedzenia i napicia się. Będzie można kupić pierniki toruńskie i pamiątki. Szczególnie zwróćmy uwagę na pamiątki ewangelizacyjne dla dzieci i młodzieży. Zachęcamy, by pomyśleć o dobrej, religijnej, patriotycznej książce, filmie, czy może utworach muzycznych, pieśniach, piosenkach dla dzieci, młodzieży, dorosłych. Świetną okazją dla takich ewangelicznych prezentów jest uroczystość świętego Mikołaja 6 grudnia, a później tak zwana gwiazdka na Boże Narodzenie. Stoiska z tymi wartościowymi prezentami będą w namiocie przed areną i wewnątrz areny na parterze i pierwszym piętrze. Podajemy również jeszcze inne informacje w różnych zwiastunach. A wszystkich serdecznie pozdrawiam i mówię do radosnego i podniosłego świętowania. I jeszcze jedno. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny 8 grudnia o godzinie 18 świętujemy w Bydgoszczy w Bazylice Świętego Wincentego a Pauli. Dziękujemy serdecznie zawsze gościnnym i życzliwym misjonarzom Świętego Wincentego a Paulo. Rodzina Radia Maria z Bydgoszczy i okolic serdecznie zapraszamy. Powiedzcie innym. Bóg zapłać. Nadszedł czas na felieton z cyklu Myśląc Ojczyzna. Mówi do Państwa profesor Grażyna Ancyparowicz. Serdecznie zapraszam. Szczęść Boże. Ja wspomniałam Państwu tydzień temu, że większość środków, jakie są w tej chwili w dyspozycji OFE, to są nasze publiczne pieniądze, za które zostały zakupione spółki giełdowe. To jest równowartość właściwie 3/4 portfela OFE, ale gdybyśmy popatrzyli na te największe spółki, to jest trochę więcej niż połowa całego portfela. I 15 spółek giełdowych stanowi równowartość 56% całego portfela, jaki ma do dyspozycji OFE i jaki ma zabezpieczać chociaż część naszych przyszłych emerytur, niezależnie od tego, jak będzie to potem rozpisywane i zapisywane i księgowane w ZUS-ie. No bo jak wiadomo, te emerytury będzie wypłacał ZUS, a nie OFE. Oprócz tych akcji są również obligacje i to jeszcze raz chciałabym Państwu przypomnieć, jak to wygląda na planszach. Mamy zarówno planszę, tę pierwszą, która dotyczy akcji spółek, jak i tę drugą, która dotyczy obligacji. Obligacje Skarbu Państwa, jak wspomniałam tydzień temu, zostały już umorzone, ale zostały jeszcze obligacje korporacyjne i proszę zwrócić uwagę, że to są również obligacje miasta stołecznego Warszawy, jeśli pominiemy, największych polskich przedsiębiorstw, tych o kluczowym znaczeniu. Gdybyśmy popatrzyli również z punktu widzenia takiego jakby sektorowego, to OFE lokowały głównie swoje środki w bankach i w sektorze paliwowym. No i proszę Państwa, co z tego wynika? Z tego wynika, że za publiczne pieniądze dokapitalizowywaliśmy, jeżeli tak można to powiedzieć, publiczne spółki i banki. I banki, które wprawdzie publiczne w znaczeniu takim, że podlegają obrotowi giełdowemu. Nie jest to tożsame z sektorem publicznym w rozumieniu własnościowym. I teraz powstał pomysł,
który wydaje mi się bardzo ryzykowny i który chciałabym jednak poddać rozwadze osób, które takie pomysły mają, żeby ten cały portfel OFE przekazać w ręce jakichś prywatnych podmiotów, innych niż powszechne towarzystwa emerytalne, ale w gruncie rzeczy niczym się nie różniących. I żeby otwarte fundusze emerytalne zniknęły z naszej sceny, naszego rynku kapitałowego, ale w zamian pojawiły się jakieś inne, nie wiem, spółki czy narodowe fundusze inwestycyjne kolejne. Wydaje mi się, że to jest rozwiązanie bardzo ryzykowne, przed którym przestrzegałabym wszystkich, którzy na takie pomysły wpadają. To są pieniądze, które zostały zaangażowane, jak powiedziałam, w akcje polskich podmiotów, największych polskich firm. I jeżeli Polska chce odzyskać chociaż częściowo władztwo nad niektórymi bankami, jeżeli chce utrzymać pod kontrolą kluczowe dziedziny swojej gospodarki, to niezależnie od tego, jak wygląda status własnościowy takiego przedsiębiorstwa, jak wysokie jest zaangażowanie środków publicznych w jego kapitale podstawowym, należy za publiczne pieniądze tworzyć zabezpieczenie dla tych, którzy wyłożyli swoje własne, prywatne pieniądze po to, żeby OFE mogły je inwestować na giełdzie czy pożyczać różnym innym podmiotom. Dlatego wydaje mi się, że likwidacja OFE powinna nastąpić jak najszybciej, a aktywa, które one mają, powinny trafić albo na Fundusz Rezerwy Demograficznej, albo na Fundusz jakiegoś rozwoju kapitałowego, czy inny fundusz publiczny, czy też być może warto byłoby rozważyć koncepcję, która nie jest moja, jest koncepcją mojego przyjaciela Jurka Rzeżyńskiego, mianowicie do banku, który będzie finansował w przyszłości nasze różnego rodzaju świadczenia, w tym również emerytury. Natomiast jeszcze raz twierdzę, że przekazanie tych aktywów kolejnym podmiotom prywatnym skończy się tym samym, co NFI, a my zostaniemy z pustymi zapisami na kontach. I to nawet nie w pełnej wysokości, tylko w części. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, i tym optymistycznym akcentem szczęść Boże, do zobaczenia za tydzień. Żegnam się z Państwem. Był to felieton z cyklu Myśląc Ojczyzna. Mówiła do Państwa profesor Grażyna Ancyparowicz. Dziękujemy za uwagę. Zapraszam teraz Państwa do porannego śpiewu godzinek ku czci niepokalanie poczętej Najświętszej Maryi Panny. Yeah.
Wyszyńskiego ma na celu między innymi uporządkowanie całej tej sfery, czyli trzeciego sektora. Czy ta sfera, trzeci sektor wymaga uporządkowania? To znaczy tak, jeżeli chodzi o to, czy ta sfera wymaga uporządkowania, wyobrażam sobie sytuację, w której taki projekt jak ten, o którym dzisiaj mówimy, czyli projekt Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który miałby koordynować polityki różnych resortów w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, został przyjęty z entuzjazmem przez organizacje pozarządowe, ponieważ no, jest to pewna forma tworzenia polityki horyzontalnej czy horyzontalnego namysłu nad rolą państwa, współpracy państwa tutaj konkretnie z trzecim sektorem. Więc to jest postulat zasadniczo słuszny, ponieważ w wielu obszarach polskiego życia publicznego taka koordynacja jest oczekiwana. Część przedstawicieli organizacji pozarządowych zwraca uwagę na to, że rzeczywiście przesunięcie kwestii współpracy z organizacjami pozarządowymi do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czy pod bezpośrednią współpracę z premierem, tak żeby to właśnie osoba nominowana przez premiera była osobą, z którą przedstawiciele organizacji pozarządowych powinni rozmawiać. To był rzeczywiście postulat, który się pojawiał w poprzednich latach jako takie oczekiwanie. Oczywiście dzisiaj w zestawieniu z całą tą kampanią czy cyklem materiałów Wiadomości Telewizji Polskiej dotyczącą organizacji pozarządowych był ten projekt interpretowany w nieco innym duchu niż można wyczytać tak naprawdę z założeń do ustawy, z tego projektu, którego wersję znamy dzisiaj, cały czas jeszcze chyba nieoficjalnego projektu tej ustawy. Na pewno nie jest to duże zaskoczenie i ja jestem raczej przekonany, że nie ma ten projekt w związku z tym, co widzieliśmy w wiadomościach, z atakiem niesłusznym i niepotrzebnym na organizację. Z tego powodu, że tak naprawdę projekt Narodowego Centrum to jest rzecz, która idzie w duchu propozycji, które Prawo i Sprawiedliwość od kilku lat w swoich kolejnych wersjach, odsłonach programowych prezentowało. Większej centralizacji, większej koordynacji, innego rozłożenia akcentów w polityce państwa wobec organizacji pozarządowych. Ignacy Dudkiewicz, to samo pytanie, czy trzeci sektor wymaga uporządkowania? Trzeci sektor wymaga na pewno rozmowy nad tym, w jaki sposób funkcjonuje i co należy w nim poprawić, bo zgodzimy się wszyscy, również działacze trzeciego sektora, czy badacze zajmujący się tą tematyką, że pewne sfery wymagają na pewno poprawy. Problem z tym pomysłem, który został sformułowany przez panią premier, nie polega na tym, że on jest zaskakujący, bo tak jak Piotr mówi, to jest coś, co idzie zgodnie z tym, co Prawo i Sprawiedliwość zapowiadało przed wyborami, tuż po wyborach i tak dalej. Problem polega na tym, po pierwsze, na tym kontekście, o którym mówił Piotr, czyli tego, jaka jest obecnie atmosfera dyskusji na temat organizacji pozarządowych w Polsce, zwłaszcza w mediach publicznych, to znaczy w Telewizji Polskiej konkretnie. A z drugiej strony problem polega na tym, że zgodnie z obietnicami urzędników tego rządu, pełnomocnika rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego, już byłego, pana ministra Wojciecha Karmarczyka, ten projekt miał zostać poddany konsultacjom w kwietniu tego roku. Od kwietnia, czyli lekko licząc 7 miesięcy, sektor pozarządowy wciąż nie doczekał oficjalnego projektu. Jedyny projekt, jaki znamy, to jest wynik przecieku, który w kancelarii premiera miał miejsce. I teraz, jeżeli czytamy w skutkach oceny regulacji dołączonych do tego projektu, że konsultacje mają się skończyć w czwartym kwartale 2016 roku, czyli odliczając czas świąteczno-noworoczny, który zawsze jest trochę innym czasem, za około 4 tygodnie, to mamy do czynienia z sytuacją, kiedy kluczowy, gigantyczna reforma współpracy rządu z organizacjami pozarządowymi jest po prostu konsultowana po łebkach. I to jest coś, co budzi największy opór i największe wątpliwości działaczy pozarządowych protestujących nie tyle konkretnie przeciwko temu projektowi, tylko przeciwko sposobowi, w jaki on jest prezentowany i wprowadzany.
Panie Piotrze, pana nie martwi brak konsultacji w sprawie? Jak to jest rzecz, która mnie znaczy ja też się z wieloma założeniami tego pomysłu, który Prawo i Sprawiedliwość ma na porządkowanie tego obszaru organizacji podrządowych nie zgadzam, natomiast rzeczywiście uważam za najpoważniejszy problem, który powinien sektor pozarządowy jako taki łączyć, jest właśnie to, że mamy do czynienia z taką nie do końca niezgodną z dobrymi obyczajami legislacyjnymi dyskusją nad tym projektem. Tak? To znaczy sytuacja jest taka, że to premier w wywiadzie mówi, że projekt jest gotowy, kiedy projektu nie ma w wykazie prac Rady Ministrów. Później pojawia się ten wykaz, następnie pojawia się przeciek. Nie ma oficjalnej informacji na temat projektu. Wcześniej projekt był wielokrotnie zapowiadany. To rzeczywiście jest tryb, w którym nie powinno się konsultować, gdzie nie powinno się prowadzić prac legislacyjnych. To nie jest problem oczywiście tylko tego projektu, tylko bardzo wielu innych przepisów w Polsce. I to dotyczy zarówno praktyki tego rządu, jak i rządów poprzednich, że niestety, ale projekty ustaw nie są w Polsce zgodnie z zasadami, które rząd sam przyjął, konsultowane i w ten sposób prowadzone w jakiś sposób teoretycznie powinny być. Natomiast ten projekt w naturalny sposób jest jako projekt skierowany do grupy, która w dużym stopniu organizacji, która tak naprawdę do środowisk, które w dużym stopniu walczą właśnie o te kwestie prawidłowych konsultacji. Wydawałoby się, że jest rzeczą oczywistą, że akurat politycy odpowiedzialni za prowadzenie takiego projektu będą chcieli go konsultować po Bożemu zgodnie z przyjętymi przez rząd zasadami. Niedobrze, że tak nie jest, bo to w dodatkowy sposób budzi emocje, budzi kontrowersje, czasami budzi tak naprawdę niepotrzebne emocje i wręcz taką historyczną atmosferę, z jaką mieliśmy w zeszłym tygodniu do czynienia, która nie jest dobra dla organizacji, natomiast trzeba powiedzieć uczciwie, sam sobie rząd na nią zapracował w ten sposób, komunikując ten projekt. Czyli konsultacji brak w dużej mierze, a z drugiej strony otoczenie medialne, atmosfera medialna dość niekorzystna w ostatnich dniach, jak panowie wspomnieli. Skupmy się przez moment na wycieku, na tym, co wiadomo. Jak miałoby się docelowo w przyszłości zmienić funkcjonowanie fundacji i stowarzyszeń, czyli trzeciego sektora? Ignacy Dudkiewicz. Jeżeli chodzi o te fundacje i stowarzyszenia, które przede wszystkim korzystają ze środków, z pieniędzy samorządowych, to nie zmieni się wiele. To znaczy wciąż samorządy będą mogły zlecać realizację rozmaitych zadań publicznych, takich jak wprowadzenie, nie wiem, schroniska dla zwierząt, zajęć w szkole, czy hospicjum, czy miliona innych rzeczy, na zasadach, które dotąd znamy. Zmienią się zasady udzielania dotacji ze środków centralnych, to znaczy środków ministerialnych. I na pana pytanie, jak to dokładnie będzie wyglądać, nie umiem do końca odpowiedzieć, bo ten projekt, który obecnie znamy, nie jest w tej sferze precyzyjny. To znaczy wprowadza nową nomenklaturę, nowe nazewnictwo, nie odnosi się do tych przepisów, które dotąd funkcjonowały w ustawie o działalności pożytku publicznego, tworząc jakiś nowy byt, który jest jeszcze nie do końca sformułowany. Nie do końca wiadomo, jak będą wyglądać konkursy, nie do końca wiadomo, jak będzie wyglądać ich ocena, nie do końca wiadomo, jak będą wyglądać sprawozdania czy rozliczenia tych projektów. Znaczy wszystko, co się dzieje pod hasłem wprowadzenia większej kontroli nad działalnością stowarzyszeń i fundacji w Polsce, na razie jest niezwykle rozmyte. A prawda jest taka, że obecnie stowarzyszenia i fundacje właśnie są kontrolowane. Tak? To znaczy, to jest jakiś mit, że sposób, w jaki są wydatkowane pieniądze publiczne, przekazywane stowarzyszeniom i fundacjom, żeby za te pieniądze realizowały zadania własne państwa de facto, że to nie jest kontrolowane. To jest kontrolowane i co więcej, teraz wiemy, jak to się dzieje. Więc ta zapowiedź, że teraz będzie ta kontrola większa, jest na razie bardzo enigmatyczna i bardzo mało konkretna. Piotr Trudnowski, czy pan wie, jak miałyby funkcjonować te stowarzyszenia i te fundacje finansowane ze środków ministerialnych, gdyby powstało Narodowe Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego?
Na dziś z tej ustawy tak naprawdę wynika nawet nie centralizacja tych środków będących w dyspozycji różnych ministerstw, tylko tak naprawdę właśnie przesunięcie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej właśnie do tej nowej instytucji. To tak naprawdę można powiedzieć w pewnym sensie tyle, co wiemy. Bo jak faktycznie kolega zauważył przed chwilą, pozostawia niedosyt ten projekt na poziomie wiedzy na temat tego, jak będą wyglądały konkretne procedury. Na pewno jest tam takie założenie, to można uspokoić osoby najbardziej zaniepokojone, że oczywiście nadal podział środków będzie się odbywał w procedurach konkursowych z możliwością odwołań i tak dalej, i tak dalej. Wydaje się, że jest w tym projekcie również taka wola, by jeżeli rzeczywiście zostaną do tego włączone inne środki z innych resortów, żeby zostały jakby scentralizowane te takie biurokratyczne obowiązki związane z zarządzaniem, z projektami, składaniem wniosków, rozliczaniem ich, co byłoby pewnie dla części organizacji istotnym ułatwieniem. Natomiast są też takie rzeczy, których nie ma wprost w tym projekcie, ale one są niejako właśnie w tej części zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości. Mówił o tym również wczoraj premier Gliński w Wiadomościach. Czyli szereg dalszych pomysłów Prawa i Sprawiedliwości na temat wsparcia właśnie trzeciego sektora, które ma być taką polityką mającą ten sektor niejako kształtować, tak? Czyli na przykład wsparcie organizacji kontrolujących władzę ze środków publicznych, tak? Wsparcie mediów lokalnych, które również jest przedstawiane zarówno wcześniej w programie Prawa i Sprawiedliwości, jak i wczoraj przez premiera Glińskiego w tym pakiecie działań. Więc tutaj na pewno jest cały czas w Prawie i Sprawiedliwości taki pomysł i przekonanie, żeby ten pakiet zmian, który znamy od programu 2014 roku, dotyczący również kół gospodyń wiejskich i tak dalej, został zrealizowany w takim pakiecie, do którego, jak się wydaje, ta ustawa jest pierwszym punktem wyjścia. Niestety wydaje się, że wszystkie te działania, które Prawo i Sprawiedliwość dotychczas planuje, to są działania, które się opierają przede wszystkim na idei nieco innej dystrybucji czy zarządzania środkami publicznymi z budżetów centralnych, które organizacje pozarządowe otrzymują. Nie ma specjalnie pomysłów na to, w jaki sposób sprawić, żeby Polacy prościej, chętniej przekazywali środki prywatne na funkcjonowanie organizacji, a to wydaje się, że byłoby najbardziej pożądanym działaniem. W ostatnich dniach pojawia się też argument, że z jednej strony rząd próbuje w jakimś sensie kontrolować funkcjonowanie organizacji pozarządowych, czyli z samej chociażby definicji funkcjonujących już poza obrębem polityki. Z drugiej strony jednak zwolennicy tego rozwiązania odpowiadają, że przecież skoro fundacje czy stowarzyszenia pobierają środki bezpośrednio z budżetu ministerstwa, to w jakiś sposób muszą przed ministerstwem odpowiadać za to, jak wydają te pieniądze. I oczywiście dzisiaj również odpowiadają, to znaczy każda dotacja przekazana organizacji podlega bardzo skrupulatnej kontroli ze strony tego, kto tę dotację przekazuje. Czy to jest samorząd, urząd marszałkowski, ministerstwo, czy jakakolwiek inna agencja państwowa. Wszystkie organizacje również odpowiadają przed urzędami skarbowymi. Organizacje, które mają status pożytku publicznego, czyli to są te, które w dużym uproszczeniu, które mogą zbierać 1%, muszą dodatkowe sprawozdania przekazywać. Stowarzyszenia odpowiadają przed starostwem w powiecie, w którym są założone. Fundacje odpowiadają przed ministrem właściwym do tego, czym się zajmują, czyli na przykład organizacje, fundacje, które się zajmują pomocą osobom chorym, odpowiadają przed Ministerstwem Zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te fundacje i stowarzyszenia są kontrolowane. Co więcej, niekiedy są nawet kontrolowane przesadnie, tak bym powiedział. I raczej bym szedł w stronę jakiegoś ujednolicenia i ułatwienia im życia, niż tego, żeby tę kontrolę zwiększać. Bo to, co czasem się pojawia, tak jak pan redaktor powiedział, że te organizacje powinny być kontrolowane, zakłada jakieś takie dziwną myśl, że obecnie nie są kontrolowane. To znaczy, że przez 25 lat państwo polskie przekazywało góry pieniędzy
jakimś dziwnym grupą ludzi i w ogóle nad tym nie panowało. Tak nie było. Pytanie do Piotra Trudnowskiego. Ile kontroli, ile zaufania w relacjach rząd, trzeci sektor? Jak to uporządkować tak, żeby po jednej i po drugiej stronie nie było pretensji? Wydaje się, że się tutaj zgadzam z Ignacym, że rzeczywiście no nie ma, nie było takiej sytuacji, że organizacje nie były kontrolowane. Oczywiście był cały szereg kontrowersji związanych z różnymi konkursami, z różnymi wielkościami wsparcia, z konkretnymi projektami i tego, czy takimi problemami dotyczącymi tego, czy naprawdę chcemy, żeby państwo polskie jakiegoś rodzaju działania wspierało czy nie. To są oczywiście pytania takie natury politycznej, przed którymi nigdy nie uciekniemy i musi być przestrzeń do takiej dyskusji. Dobrze, że teraz taka dyskusja się zaczęła. W oczywisty sposób dużo istotniejsze tak naprawdę dla funkcjonowania organizacji pozarządowych i tego, w jaki sposób one będą też odbierane przez obywateli, dla których realnie swoje działania prowadzą. Nie jest kwestia tego, w jaki sposób organizacje sprawozdają, będą się sprawozdawać przed ministrem, czy to będzie powiedzmy usystematyzowany formularz, czy sprawozdanie pisane przez w taki czy inny sposób, tylko najważniejsze jest to, w jaki sposób po prostu obywatele będą komunikowali o swoich działaniach, organizacje będą komunikowały swoje działania, będą mówiły o nich na swoich stronach internetowych, będą odpowiadały na pytania dziennikarzy. I tutaj tak naprawdę dużo istotniejsza dla przejrzystości i kontroli społecznej funkcjonowania organizacji, również w tym wymiarze, w którym wydają one środki publiczne, są tak naprawdę dobre praktyki między organizacjami, a nie jakieś radykalne zmiany ze strony państwa. Wróćmy na chwilę jeszcze do, chyba że Ignacy Rutkiewicz chciał coś dodać. Dosłownie dwa zdania. To znaczy to, co mówi Piotr, jakby idzie w takim kierunku, który mi jest bliski. To znaczy, że sektor w niemałej części powinien się reformować sam. Przy wsparciu państwa i administracji publicznej, która powinna to ułatwiać, ale powinien się reformować sam. Obecnie jednak mamy sytuację taką, że ustawa o działalności pożytku publicznego i to, w jaki sposób wtedy były unormowane relacje między organizacjami a administracją publiczną, która była przez 7 lat konsultowana przed jej uchwaleniem, a później wielokrotnie w dialogu z organizacjami była nowelizowana, jest teraz jednostronnie de facto ta umowa społeczna pewnego rodzaju wypowiadana przez rząd. I to jest największy problem. Wróćmy na moment jeszcze do tego wątku, który się pojawił na wstępie w panów wypowiedziach, czyli do dyskusji wokół wypowiedzi wicepremiera Piotra Aglińskiego, który najpierw wyraził gotowość do przeproszenia fundacji zaatakowanych czy skrytykowanych przez telewizję publiczną, a później odniósł się także do samych publikacji telewizji publicznej, co spowodowało pewne perturbacje polityczne, jak panowie to odbierają. Czy ja to odbieram w ten sposób, że pan profesor Piotr Gliński, któremu niewątpliwie nie można odebrać bardzo fachowej wiedzy na temat organizacji pozarządowych i tego, jak funkcjonuje sektor fundacji i stowarzyszeń w Polsce, powiedział głośno to, co osoby znające się na organizacjach pozarządowych dokładnie myślą. To znaczy, oglądając te materiały emitowane przez Wiadomości TVP, my wszyscy mieliśmy poczucie, znaczy nie wiem, czy wszyscy, no ale zdecydowana większość osób mieliśmy poczucie, że mamy do czynienia z, właśnie jak to ujął pan premier, pozwolę sobie na cytat, domem wariatów. Piotr Trudnowski. Wypowiedź premiera Glińskiego rzeczywiście jest taką wypowiedzią, z którą przede wszystkim jakby ta chęć przeproszenia, abstrahując jakby od całej niezręczności związanej z przepraszaniem za media publiczne przez polityka, no bo tutaj jakby można rozumieć skąd te wątpliwości polityków Prawa i Sprawiedliwości, ale jeżeli chodzi o meritum, czyli niesłuszny atak, niepotrzebny atak i spersonalizowany atak na konkretne osoby zaangażowane w konkretne, zasłużone organizacje, no to była rzecz, która budziła niesmak chyba wszystkich osób, które ten sektor znają. No i trudno się było spodziewać, że wcześniej czy później, znaczy łatwo można było się spodziewać, że wcześniej czy później któryś z polityków Prawa i Sprawiedliwości w naturalny sposób, ze względu na znajomość sektora i lata poświęcone temu problemowi i społeczeństwu obywatelskiemu, Piotr Gliński będzie taką osobą, która
która te słowa wypowie. Natomiast w naturalny sposób no, można ocenić te materiały, które telewizja publiczna prezentowała bardzo negatywnie, ale trzeba też mieć świadomość, że cały szereg inicjatyw obywatelskich przez długie lata, które nie wpisywały się w takim, można powiedzieć brzydko, główny nurt funkcjonowania organizacji pozarządowych, nie zawsze były organizacjami, czasami były obywatelskimi inicjatywami, również były bardzo niesłusznie wcześniej w przeszłości przez media opisywane, więc to, co dzisiaj nazywamy atakiem na organizacje pozarządowe, miało swoje precedensy niestety już w poprzednich latach, kiedy konkretne organizacje niepasujące do takiego typowego ich wizerunku były negatywnie przez media oceniane, co jest bardzo dużym problemem dla organizacji z tego powodu, że organizacji nie stać na kampanie PR-owe, które im pozwolą odzyskać wiarygodność, organizacji nie stać na kosztowne procesy bardzo często i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę można w bardzo prosty sposób za pomocą takiego nie do końca przemyślanego materiału przygotowanego przez osoby, które być może nie rozumieją specyfiki organizacji, po prostu takiej organizacji, która robi bardzo dużo dobrej roboty, bardzo poważnie zaszkodzić. Na zakończenie jeszcze wróćmy na chwilę tylko do ustawy powołującej Narodowe Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego. Konsultacje miały zakończyć się w czwartym kwartale tego roku, czyli miały potrwać do końca grudnia. Jaki bieg wydarzeń panowie przewidują? Ignacy Dudkiewicz w paru zdaniach. Chciałbym wierzyć, że chciałbym wierzyć, że rząd jeszcze pójdzie po rozum do głowy i te konsultacje przedłuży i te terminy, które obecnie zapowiada, czyli że Narodowe Centrum powstanie w lutym, jeszcze zrewiduję. Piotr Trudnowski, jednym zdaniem? Ja również czekam na oficjalną publikację projektu i oficjalne ogłoszenie jego konsultacji właśnie w taki sposób, żeby nie tylko organizacje pozarządowe, ale również wszyscy obywatele mogli się na temat tej ustawy zgodnie z procedurami konsultacji publicznej wypowiedzieć. O fundacjach, o stowarzyszeniach, o trzecim sektorze i o tym, czy wymaga on uporządkowania, mówili Ignacy Dudkiewicz, portal ngo.pl. Bardzo dziękuję. Dziękuję. I Piotr Trudnowski, Klub Jagielloński, również bardzo dziękuję. Autopromocja. Polskie Radio 24. Pieniądze, inwestycje, podatki, rynek pracy. Komentarze, opinie, analizy, dyskusje. Puls gospodarki od poniedziałku do piątku o 10.15. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka. Na warszawskie mosty, wiadukty i strome ulice wyjechały 42 posypywarki. Działania służb oczyszczenia miasta rozpoczęły się o godzinie 4 i dobiegają właśnie końca. Przed śliskością zabezpieczanych jest 7 warszawskich mostów, wiadukty, estakady i takie ulice jak Dolna, Belwederska, Spacerowa czy Karowa. W razie potrzeby zostaną zlecone kolejne akcje mające na celu zabezpieczenie jezdni przed śliskością. Rośliny likwidujące smog, filtry oczyszczające powietrze i urządzenia mierzące zanieczyszczenia. To efekt 24 godzin pracy naukowców w ramach smogatonu. Od soboty przez dobę zespół młodych naukowców z całej Europy pracowało w Krakowie nad rozwiązaniem problemu zanieczyszczenia powietrza. O szczegółach Paweł Pawlica. Wiele projektów dotyczyło wykonywania pomiarów zanieczyszczenia powietrza z użyciem nowoczesnego sprzętu, między innymi z dronów, które podlatywałyby nad kominy. Ale ekspertów najbardziej zaskoczył pomysł usadzenia specjalnego mchu pochłaniającego smog, mówi organizatorka smogatonu Anna Ryś. Właściwie wielka płaskorzeźba, którą można postawić w środku miasta i która filtruje smog dookoła. Podobno 275 razy więcej smogu niż drzewa na przykład, zajmując przy tym mniej miejsca. Wśród propozycji pojawiły się także specjalne filtry powietrza do domów, ale w smogatonie wzięli udział również producenci kotłów na węgiel. Ale te piece emitują 96% mniej smogu niż standardowy piec, więc można dalej korzystać z węgla, przy tym dbając o środowisko i o nasze powietrze. 10 najciekawszych projektów eksperci wybrali do ścisłego finału. Spośród nich wyłoniony zostanie zwycięzca, który otrzyma 100 tysięcy złotych. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Naukowcy zaprezentowali model najstarszego latającego gada odkrytego w Polsce. To ozimek Volans. Jego szkielet został wykopany przez paleontologów z Instytutu Paleobiologii PAN w dawnej kopalni Iłu w Krasiejowie koło Ozimka na Śląsku Opolskim.
Jego szczątki były wydobywane ze skały przez 13 lat. Teraz wiadomo, że gadyty miały 90 cm długości, a rozpiętość ich kończyn wynosiła 60 cm. Żyły 230 milionów lat temu, czyli w czasie, kiedy dinozaury dopiero pojawiły się na Ziemi, mówi profesor Jerzy Dzik z Państwowej Akademii Nauk. Zwierz o bardzo cienkich, długich kończynach, wyglądający jak jaszczurka o nadmiernie wydłużonych nogach. I między tymi kończynami rozpięta jest błona lotna, podobna do błony lotnej, którą się posługują nietoperze. Ma bardzo długą szyję, nieproporcjonalnie długą szyję, więc z jednej strony wzloty pewnie w ucieczce przed drapieżnikami, z drugiej strony łażenie po drzewach i wyłapywanie owadów. Tomasz Sulej, kierownik Muzeum Ewolucji, mówi, że prace, których celem było opisanie gada, trwały bardzo długo. Pierwsze kości wyszły w 2001 roku, ostatnie w 2013 i po prostu przez cały ten czas zbieraliśmy ten materiał, ale później opisanie go i sprawdzenie, co to w ogóle może być, też zajęło nam dużo czasu, dlatego że no, nigdzie na świecie nie ma nic podobnego. Myśleliśmy zresztą, że to może jest przodek pterozaurów, no, ale okazało się, że prawdopodobnie przez pterozaury on wyginął. Model Ozimka w skali 1:1 oraz jego kości można oglądać w Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN w Pałacu Kultury i Nauki. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 5:33. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Przed mikrofonem Adrian Bąk. Zapraszam na magazyn międzynarodowy Świat w powiększeniu. A dziś w powiększeniu bierzemy Bliski Wschód, a przede wszystkim Syrię. Syryjska armia przejęła kontrolę nad 1/3 terytorium rebeliantów we wschodnim Aleppo. Tę informację potwierdzają zarówno państwowe media w Syrii, jak i niezależni obserwatorzy. Z terenów, gdzie toczą się ciężkie walki, masowo uciekają cywile. Pod kontrolą sił rządowych jest także największa wschodnia dzielnica miasta, co jest traktowane jako wielki przełom. Czy rzeczywiście? O to zapytam eksperta. W magazynie także o Indiach i wielkim chaosie. Monstrualne kolejki na ulicach, tratujące się tłumy, ogólnonarodowa dezinformacja. I jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Ale najpierw Syria. Blisko 10 tysięcy cywilów uciekło w ciągu ostatniej doby z kontrolowanych przez rebeliantów wschodnich dzielnic miasta Aleppo w północnej Syrii. Właśnie poinformowało niezależne syryjskie obserwatorium praw człowieka. Według tego obserwatorium co najmniej 6 tysięcy uciekinierów schroniło się w części miasta kontrolowanej przez siły kurdyjskie. Reszta przeszła do dzielnic opanowanych przez wojska rządowe. Syryjskie wojska rządowe odbiły z rąk rebeliantów pozostającą dotąd pod ich kontrolą największą dzielnicę wschodniego Aleppo, Masaken Hanano. W ciągu ostatnich kilku dni siły reżimu w Damaszku przejęły około 10 dzielnic, czyli około 30% dzielnic będących dotąd w rękach rebeliantów. W studiu w Krakowie dr Łukasz Federek, Uniwersytet Jagielloński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Agencja IP twierdzi, że te sukcesy armii rządowej mogą stanowić przełom dla sił prezydenta Syrii Bashara al-Assada w ofensywie, no to drugie co do wielkości miasto w kraju. Z kolei szef Obserwatorium Praw Człowieka Rami Abdul Rahman mówi, że to jest największa porażka opozycji w Aleppo od 2012 roku. To rzeczywiście jest tak duży przełom? Tak, no możemy mówić tutaj o momencie przełomowym. Z całą pewnością opozycja wcześniej już traciła terytoria, natomiast i to duże terytoria, także fragmenty dużych miast. Natomiast w tym przypadku mamy do czynienia nie z taktycznym odwrotem, jak to miało miejsce wcześniej, tylko z opozycją, która no, deklarowała opór do końca i od 6 miesięcy właściwie walczyła niezmiernie z niezmierną determinacją w Aleppo. No i te ostatnie dwie doby właściwie przyniosły przełom, ponieważ dzielnica, która, o której pan redaktor wspominał, czyli Masaken Hanano, ona przez ostatnie mniej więcej 1,5 tygodnia była bardzo silnie bombardowana. Bojownicy wycofali się stamtąd i została zaatakowana, ale została zaatakowana nie z tego kierunku, którego się spodziewali, czyli nie od strony zachodniej, tylko od strony wschodniej, od strony lotniska kontrolowanego przez siły reżimu. No i doszło do tego przełomu, o którym mówimy, mniej więcej, jeżeli
grubsza rzecz biorąc, rebelianci mieli pod swoją kontrolą około połowę miasta Aleppo. W tym momencie stracili mniej więcej 1/3, już być może prawie połowę tej połowy. Jest to bardzo duże zwycięstwo dla reżimu, dla sił wspierających reżim, czyli dla Iranu i Rosji przede wszystkim. W tej walce brały udział, dodajmy, przede wszystkim siły libańskiego Hezbollahu, milicje z Iraku i Palestyny, dowodzone w dużym stopniu przez oficerów irańskich. No i oczywiście lotnictwo rosyjskie, które tutaj odegrało bardzo, bardzo istotną rolę. Ten moment jest przełomowy także dlatego, że oczywiście stawka jest ogromna, bo Aleppo, choć nie jest stolicą Syrii, to jest największym miastem syryjskim. I takim w każdym razie było przed wojną. Największym ośrodkiem północnej Syrii miejskim. To jest kluczowy punkt strategiczny, jeżeli chodzi o odzyskanie północnej Syrii, o kontrolę północnej Syrii. Rebelianci oczywiście nadal zajmują duże obszary północnej Syrii, ale są to obszary przede wszystkim wiejskie. Można powiedzieć, że cała prowincja Idlib jest pod ich kontrolą. Natomiast w tym momencie, gdy reżimowi uda się odzyskać Aleppo, no to będzie można powiedzieć, że główne ośrodki miejskie są w tym momencie już w Syrii pod kontrolą właśnie rządu centralnego w Damaszku, czy też, żeby być bardziej precyzyjnym, pod kontrolą sił, które walczą dla reżimu bądź dla rządu centralnego w Damaszku, ponieważ no, dodajmy, że tutaj ta konstelacja sił walczących po stronie rządowej jest ogromna i mamy tutaj zbiór ludzi od Palestyny przez Liban, Irak, Iran, Liban, Pakistan po Afganistan. Są to przede wszystkim bojownicy szyicy, których organizacją zajmuje się przede wszystkim oczywiście Iran. Jest to moment przełomowy też z punktu widzenia, i myślę, że to warto by było uwypuklić tutaj, z punktu widzenia humanitarnego. Jest to moment wysokiego zagrożenia czystkami masowymi mordami, ponieważ do tej pory to, co przed czym ostrzegały organizacje humanitarne i do czego mam wrażenie słuchacze i odbiorcy informacji z Syrii zdążyli przywyknąć w Europie, to to, że w Aleppo giną ludzie pod bombami. Natomiast teraz mamy zupełnie inną sytuację, to znaczy mamy sytuację, w której ten teren znalazł się pod kontrolą sił wrogich rebeliantom i istnieje wysokie zagrożenie, że będą tam prowadzone czystki, czy może dojść do wszelakich możliwych naruszeń praw człowieka. Oczywiście jest to bardzo brutalna wojna i tutaj trzeba powiedzieć, że obydwie strony dopuszczają się rozmaitych naruszeń praw człowieka. Natomiast w tym momencie wydaje się, że jest ten moment, kiedy powinni państwa, które utrzymują relacje dyplomatyczne z Damaszkiem, nie zawiesiły ich, i opinia publiczna powinna tutaj dołożyć staranności wszelakiej i z dużym naciskiem wskazywać, że jeżeli Bashar al-Assad chce utrzymywać tą tezę, że jest legitymizowanym władcą Syrii, no to musi wziąć odpowiedzialność za to, żeby nie dochodziło do tych masakr we wschodnim Aleppo, co będzie zapewne bardzo trudno. Już w tym momencie mamy pierwsze informacje o tym, że mężczyźni są zabierani jakby losowo, odbywa się coś w rodzaju branki. Istnieją, to są oczywiście niepotwierdzone informacje, ale tuż przed programem czytałem o tym, że około 400 mężczyzn zostało po prostu losowo zabranych z tej dzielnicy Masaken Hanano, wywiezionych w kierunku lotniska, gdzie zazwyczaj, a trzeba powiedzieć, że na wojnie w Syrii zazwyczaj na lotniskach znajdują się takie centra więzienia po prostu w sił rządowych. Już nie mówiąc o tym, że sytuacja czysto humanitarna jest tragiczna. ONZ alarmuje, że nie jest w stanie pomagać cywilom uwięzionym w mieście. Regionalny koordynator pan Ramesh Rajasinghe mówi, rozdaliśmy już całą żywność w ramach Światowego Programu Żywnościowego, nie mamy już nic. No to jest wyraz kompletnej bezradności.
Nie ma nic, znaczy to dodajmy sobie w ten sposób, nie ma nic z tej puli, na którą zgodził się rząd syryjski, natomiast Organizacja Narodów Zjednoczonych ma przygotowany transport ciężarówek na granicy tureckiej i od 2 tygodni bardzo intensywnie negocjuje z rządem syryjskim, także z Rosjanami, żeby doprowadzić do otwarcia przejazdu tego konwoju humanitarnego. Tam mowa jest o dostarczeniu leków, przede wszystkim żywności, po drugie, i po trzecie o ewakuacji około 300 najbardziej poszkodowanych osób. Ale te negocjacje trwają od 2 tygodni i nie przynoszą niestety efektu póki co. Panie doktorze, skoro wspomniał pan słowo Rosja, to słowo pojawia się także w kontekście właśnie tego, co teraz się dzieje w Syrii, bo część komentatorów twierdzi, że to nie przez przypadek akurat teraz mamy do czynienia z takim wzmożeniem działań zbrojnych w Aleppo, z tym, co teraz się dzieje. Czy to jest tak, że rzeczywiście prezydent Rosji, Władimir Putin, który wspiera reżim syryjski, wspólnie właśnie z reżimem syryjskim, chce wykorzystać ten czas zmiany władzy w Stanach Zjednoczonych i wywalczyć jak najwięcej, także wobec nieobliczalnej nowej administracji Donalda Trumpa? Tak, wydaje się, że ten plan zintensyfikowania ofensywy w Syrii Północnej, w szczególności w Aleppo, był przygotowany przez Iran i Rosję i uzgodniony już daleko wcześniej. I właśnie, bo też jeszcze jeden gracz pojawia, Iran, prawda? Tak, bo my często mówimy Rosja i oczywiście Rosja jest bardzo i tutaj kluczowym graczem, ale pamiętajmy, że jeżeli chodzi o operacje naziemne, kluczowe znaczenie mają dyrektywy płynące z Teheranu w tym przypadku, ale oczywiście Rosja ma większą wagę dyplomatyczną, tutaj nie ulega to wątpliwości. W każdym razie to okienko możliwości, które otwiera się dla działań Rosji i Iranu w momencie, kiedy mamy odchodzącą administrację, nowa jeszcze nie obejmie władzy w Waszyngtonie, to niewątpliwie jest ten moment, kiedy można prowadzić politykę faktów dokonanych i bez obawy o nadmierne, o jakąkolwiek aktywność właściwie Waszyngtonu, doprowadzić do sytuacji korzystnej dla właśnie tych dwóch potęg, czyli Iranu i Rosji. Natomiast oczywiście abstrahując od tego, że ale prawdopodobnie upadnie, pozostanie północna Syria, która będzie pod kontrolą sił rebelianckich i prowincja Idlib, pojawia się pytanie, jak bardzo uda się i jakim kosztem będzie się udawało utrzymać to panowanie siłą Bashara al-Assada, siłą irańskim. Ale to jest oczywiście temat na pewnie odrębną dyskusję. Innym pytaniem jest, jakim kosztem uda się odzyskać, zdobyć inne bardzo ważne miasto, tym razem nie w Syrii, a w Iraku. Chodzi oczywiście o Mosul, gdzie trwa ofensywa przeciwko siłom tak zwanego państwa islamskiego, przeciwko siłom Daesh. Tutaj też myślę, że warto poruszyć ten temat właśnie teraz, bo mamy dość, wydaje się, istotną wiadomość z Iraku. Parlament iracki przyjął ustawę nadającą szyickim milicjom Hashid al-Shabi status części regularnej armii irackiej pod kontrolą premiera. I już pojawiają się tutaj głosy ekspertów, że to może wywołać kolejne napięcia, bo Mosul jest sunnicki, a jeżeli do tego miasta wejdą szyici, to możemy mieć otwarcie kolejnego frontu wojny domowej. Też powiedzmy, że w tej chwili mamy już okrążony cały Mosul przez wojska irackie. Czy to rzeczywiście są obawy uzasadnione? Oczywiście, jeżeli chodzi o długofalową stabilizację północnego Iraku, czyli terytoriów zamieszkałych przez sunnitów, kluczowe jest znalezienie jakiegoś takiego modus operandi, które włączy w proces polityczny tych sunnitów. To się nie udawało na początku rekonstrukcji Iraku. Później pod wpływem dużej presji amerykańskiej, wtedy kiedy jeszcze oni mieli swoje wojska w Iraku, sunnitów włączono w proces polityczny. To zaowocowało stabilizacją Iraku, ale po 2011 roku, po redukcji zaangażowania Stanów Zjednoczonych, premier ówczesny Maliki ponownie zaczął bardzo marginalizować sunnitów i doprowadziło to
jedną z konsekwencji tego było wzrost poparcia dla państwa islamskiego, który był postrzegany przez mieszkańców tamtych ziemi w 2014 roku jako rodzaj legitymizowanego ruchu oporu. Oczywiście w tym momencie państwo islamskie także sunnitom, oni już, ci, którzy żyli tam, a miałem okazję z niektórymi z nich rozmawiać, doświadczając tej przemocy państwa islamskiego, już wiedzą, że to nie jest ich ruch oporu. Natomiast to nie zmienia faktu, że nadal są niezmiernie, bardzo się obawiają właśnie armii rządowej i milicji Hashd-al-Szaabi. Ja rozmawiałem z ludźmi, którzy uciekli z Mosulu, właśnie przede wszystkim w obawie nie przed tym, co zrobi państwo islamskie, ale co stanie się w momencie, kiedy wkroczą siły rządowe bądź milicje. Teraz mamy zmianę w postaci takiej, że te milicje stały się niejako przyjęte, zostały włączone w oficjalne w struktury państwa irackiego i czas pokaże, czy ten ruch jest ruchem tylko ruchem tylko kosmetycznym, czy on rzeczywiście przyniesie, można powiedzieć, większą kontrolę premiera Al-Abadiego nad tymi paramilitarnymi ugrupowaniami, bo pamiętajmy, że pozycja premiera Al-Abadiego jest stosunkowo słaba w Iraku i czyta się komentarze, jak interpretować ten ruch, czy on wzmocni premiera Abadiego, czy nie, to tutaj zdania są bardzo podzielone. Niektórzy wskazują tutaj na to, że ten ruch był swego rodzaju ruchem uprzedzającym właśnie takie dążenia do rozwiązania Hashd-al-Szaabi, czy to przez na drodze formalnej przez rząd Abadiego, czy na drodze takiej powiedzielibyśmy podcięcia legitymacji takiego uprawomocnienia nieformalnego, a mianowicie pamiętajmy, że dla szyitów irackich bardzo ważnym autorytetem jest Ajatollah as-Sistani w Nadżafie i to jakby jego fatwa otworzyła drogę do formowania Hashd-al-Szaabi i w ostatnimi tygodniami, miesiącami mówiło się, że Ajatollah Ali as-Sistani może wydać następną fatwę, że należy właśnie już rozwiązywać tą tymczasową siłę zbrojną i niektórzy postrzegają uchwalenie tej ustawy o włączeniu jako taki ruch uprzedzający. Czas pokaże, natomiast do jakiego stopnia, czy pozycja premiera Abadiego popieranego przez Zachód, popieranego przez Amerykanów, ale nie mającego tak do końca w jasnych stosunków z Iranem, się umocni. Natomiast nie zmienia to faktu, że dla pomyślności stabilizacji Iraku w długiej perspektywie kluczowe, absolutnie kluczowe jest włączenie sunnitów do procesu politycznego. Być może przyznanie sunnici na północy Iraku najchętniej widzieliby przyznanie szerokiej autonomii Mosulowi i jego okolicy, prowincji Niniwa, bądź także sąsiednim prowincjom. Czas pokaże, czy ten plan się uda zrealizować. Te komentarze po tym ruchu, po tej ustawie włączającej Hashd-al-Szaabi do struktur państwa irackiego są na razie niezbyt zachęcające, ponieważ politycy sunnicy odczytują ten ruch jako ruch antysunnicki, niestety. Tak czy inaczej, Aleppo, syryjskie, iracki Mosul, dwa bardzo ważne miasta, niezwykle ważne dla losów dwóch wielkich wojen. Do tych tematów będziemy z pewnością jeszcze wracać. Tymczasem gościem pierwszej części programu był dr Łukasz Wyderek z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję. Teraz czas na część drugą. Polskie Radio 24. A teraz powiemy o Indiach. Premier Indii Narendra Modi wycofał z obiegu banknoty o nominałach 1500 rupii. Ich posiadacze do końca grudnia mogą zgłosić się do banku i wnieść depozyt, nie tracąc żadnych pieniędzy. Ale efekt jest taki, że w kraju zapanował wielki chaos. Moim gościem jest dr Piotr Bodył-Szymala z Wyższej Szkoły Bankowej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dodajmy, że ta wymiana pieniędzy odbyła się spontanicznie, co chyba nie przysłużyło się wielu mieszkańcom. Ta wymiana pieniądza, a właściwie wycofanie z obrotu dwóch banknotów, czyli demonetaryzacja
mądrze mówiąc, miała ukrócić szarą strefę. Jeżeli się ogłasza zbyt szeroko i zbyt wcześnie, że chcemy walczyć z szarą strefą, to ta walka jest zwykle mało skuteczna. Więc z tej perspektywy to, że to był nagły ruch, nagłe posunięcie, jest racjonalne. Natomiast no, nagłość może mieć też różną skalę. Dokonano tego 8 listopada. Pan premier wystąpił z orędziem w telewizji o 20:15 czasu dla stolicy państwa i powiedział, że z końcem tego dnia banknoty 500 i 1000 rupii przestają być pieniądzem w Indiach. I wcześniej w ogóle to nie było zapowiadane, taki krok, prawda? Ale przecieki były. Przy czym tak się niefortunnie stało, że jeden z takich większych przecieków dotyczących tego, że demonetaryzacja się szykuje, był 1 kwietnia i potem nawet sami autorzy uznali, że to jest, że to trzeba jednak traktować jako prima aprilis. Natomiast dzień przed... Chociaż takie rzeczy już się w Indiach działy wcześniej, prawda? Tak. I o ile dla nas jest coś kompletnie niepojętego, o tyle uwzględnienie tego lokalnego kontekstu sprawia, że to szaleństwo na pierwszy rzut oka nie jest już takie całkiem nieracjonalne. W styczniu 1946 roku demonetaryzacja dotknęła banknotów 1000 rupii i 10 tysięcy rupii. 16 stycznia 1978 roku poprzedniego wieku. W ten sposób wycofano z obrotu banknoty 1000, 5000 i 10 tysięcy rupii. To wówczas to działo się w tym samym celu, czyli walka z szarą strefą, z czarnym rynkiem, z korupcją. Co jedno z drugim się oczywiście wiąże. No, szacujemy, że około 20% gospodarki indyjskiej to jest szara strefa. Myślę, że to są takie bardzo zaniżone szacunki. Jeżeli jest tak, że dane statystyczne pokazują, że 1% obywateli Indii 3 lata temu, w 2013 roku, zapłacił jakikolwiek podatek dochodowy, to możemy sobie wyobrazić, jaka jest skala tego obrotu bezgotówkowego. I jeżeli na to nałożyć jeszcze, że taką informację, że 86% rupii w obrocie gotówkowym, co czwarty banknot, to były właśnie te wycofane z obrotu, no to z perspektywy przeciętnego obywatela Indii to jest tak jak takie totalne wywłaszczenie najczęściej, czy tak to może być postrzegane. Wizja tego, że można wprowadzić do obrotu, czyli bezgotówkowego, czyli że dowolną liczbę pieniądza można przenieść do banków i zostanie to zaksięgowane, to jest naturalnie wizja dla tych wszystkich, którzy są poza szarą strefą. Natomiast no wiemy, że w Indiach ten obrót bezgotówkowy właśnie dlatego był, że trudno jest wykazać legalność pochodzenia tych pieniędzy i dla kogoś takiego, kto ma z czarnej strefy ten pieniądz, no to zaniesienie do banku będzie oznaczało, że służby fiskalne będą mu się przyglądać. Każdy, kto wpłaci więcej niż równowartość 15 tysięcy złotych polskich, został ostrzeżony, że takie postępowanie wobec niego ma być prowadzone. I nawet niektórzy zaczęli widzieć w tym interes i proponują wymianę pieniędzy na bardziej korzystnych warunkach. Naturalnie. Niż bankomaty. Naturalnie. Znaczy, to jest, i dotyka to prawie wszystkich znowu sektorów gospodarki, bo czyż więcej, no, życia społecznego, jeżeli słyszymy o świątyniach hinduskich, które także, jak się mówi, zadeklarowały, że ci anonimowi darczyńcy, jeżeli wpłacą coś, no to to zostanie wpłacone na rachunek bankowy, wymienione na banknoty legalne w obiegu i potem taka świątynia może się podzielić troszkę z tym darczyńcą. Po drugie, no, radykalnie wzrosło zainteresowanie złotem i rzeczami, a nie pieniądzem, bo takie działania podważają zaufanie do
pieniądza. No przecież jeżeli posługujemy się w Polsce też banknotami Narodowego Banku Polskiego, no to to jest użyteczne, dlatego że wierzymy, że za tym stoi realna wartość, że emitent, w naszym przypadku Narodowy Bank Polski, gwarantuje, że to jest tyle warte. Jeżeli można w ciągu 3 godzin unieważnić 86% pieniądza w obrocie, to nagle ludzie przestają w ogóle wierzyć w to, że ten kawałek papieru coś z sobą reprezentuje. A że jest tak, że te zabezpieczenia akurat tych banknotów były słabe.